Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Zaczniemy sobie przyjemnie, bardzo przyjemnie, zobaczcie co mi się trafiło. Teraz, osoby, które grają od premiery gry, wyszła nowa aktualizacja, która zwiększa limit samochodów, jakie możecie posiadać w swoich garażach z iluś tam do 1000. O 250 zwiększyli, czyli chyba z 750 pojazdów w garażu zwiększyli do 1000. Czyli możecie mieć teraz 1000, możemy mieć teraz 1000 pojazdów w swoim garażu. I ja bardzo lubiłem te funkcje, dzięki której możemy sobie autka od razu sprzedawać, jeśli na przykład takie wersje już posiadamy w swoim garażu, dzięki czemu ten garaż mi się nie zapełniał, ale już wielokrotnie miałem taki komunikat, że no niestety miejsca w garażu już nie ma. Ej, ta M5 wygląda ciekawie. Dodam ją sobie właśnie do garażu, może zrobię z niej jakiś driftowóz czy coś, nie? Ja lubię mieć na przykład różne wersje tych samochodów i no, większa ilość aut w garażu to jest dobra wiadomość. Na przykład M6 Forza Edition możemy sobie sprzedać. Corrado, proszę bardzo. Też sobie sprzedamy za 10 tysięcy. Jeszcze mam tam parę wheel spinów, to sobie polosujemy. I tak, co dodali w najnowszej aktualizacji do Forzy? Mamy British Sports Pack, który dodaje nam Triumph, Griffin, MGTA Midget, Vauxhall VX220 Turbo i Aston Martin Vantage z 18 roku. Zaraz sobie zobaczymy te karpaki. I mamy jeszcze coś dodatkowego, jakieś samochody. Wydaje mi się, że te samochody były już w grze, tylko zostały jakby posortowane w takie karpaki. Nie wiem dlaczego tak jest. Zaraz sobie zobaczymy te karpaki, tylko będę musiał wejść sobie do garażu. Ej, tak ciemno jest. Ja nie lubię jeździć jak jest ciemno. Dobra, chodźmy sobie do garażu zatem. Bo chyba stamtąd te karpaki były dostępne, no nie? Tu raczej, chyba że tu. Jest tutaj, zobacz. Karpak, tu tego nie ma. To były British. To nie są jakieś nowe samochody. Ja myślałem, że to są nowe samochody. Tak patrzę, jakiś pakiet, ale teraz patrzę, że te samochody już były wcześniej. O, cholera. W każdym razie tak, z takich zmian to dodali jeszcze, tak jak wam mówiłem, dodali większą ilość pojazdów w garażu. Sobie w ogóle pobrałem ten pakiet, już go dawno miałem, cholera. Większą ilość samochodów w garażu, to teraz jak ktoś ma bardzo dużo auto, nie będzie się mógł zastanawiać, czy jakiś samochód w jego garażu jest, czy go co, czy dodawać tego skarpa z jakiegoś tam losowania, czy nie dodawać. No i teraz można sobie te 250 aut dodatkowych dodać, jeśli ktoś już miał tam limit, no nie? Także myślę, że bardzo, bardzo, bardzo spoko opcja. No i jeszcze takie drobne zmiany, jak na przykład szybsze wyszukiwanie meczy online. Jeśli chcemy sobie pójść na Ranked, czekaj, jak to dokładnie było? Matchmaking times have been reduced to all quick play and ranked adventure, czyli po prostu szybciej nam się będzie online modować. Ej, patrz, ja mam dodatkowe losowanka, zobaczmy co mi tu wypadnie w międzyczasie. I jakieś tam drobne zmiany do gameplayu. No myślę, że ta ilość samochodów w garażu jest taka najbardziej ciekawa. No i mamy jeszcze Halo Showcase Experience Pillar of Autumn, możemy sobie to zrobić. Zaraz zobaczymy, sobie polosujemy jeszcze tutaj te wszystkie wheel spiny. Nie wiem ile ich mam tak naprawdę dokładnie, bo tamtych zwykłych mam trochę więcej niż tych super, wiadomo. Są zwykłe. 12 mam, skąd ja mam aż 12? Nie wiem, no polosujmy, zobaczmy co mi tutaj wypadnie. Odrobinę hazardu dzisiaj w odcinku będzie. Pyk. Ja już chyba wszystkie mam te samochody. Wątpię, żeby mi wypadło coś naprawdę takiego znakomitego. Coś takiego super unikalnego. O, kupejką przecież teraz jeżdżę. M6. Zaraz sobie nią jeszcze może polatamy. I zobaczymy faktycznie, czy ten tryb online będzie się szybciej... Ojej, chyba dodałem Corrado. Niechcący. Zobaczymy, czy ten tryb online będzie się faktycznie szybciej ładował. Prawdę mówiąc, ten matchmaking nie był jakiś taki kłopotliwy. Dosyć szybko tam wyszukiwało graczy. Dobra. I można było sobie grać.
Dobra, online adventure. Aha, jeszcze jedna taka malutka zmiana. Jeśli chcemy sobie ranking wznowić tutaj w rankedach, no to wystarczy teraz przejechać jeden wyścig i już będziemy mieli ranking. Wcześniej trzeba było chyba ze 3 czy coś takiego. A gdzie jest ten? A gdzie są drifty? Tu chyba były jeszcze drifty, ale nie wiem czy to... A tutaj jest Drift Adventure, dobra. Nie będę tam dołączał, to jest masakra. Dobra, Team Racing, Free for All Racing. Weźmy sobie to i polatajmy. Zobaczymy czy faktycznie będzie szybciej. Mówię, jakoś tak specjalnie mi się to w oczy nie rzuciło, żeby to trwało jakoś bardzo długo. Wow, już znalazło! O kurde, no to faktycznie szybko, 12 na 12 osób. Już tak, od razu. Wcześniej trzeba było troszeczkę dłużej czekać, ale no mówię, nie było to dla mnie jakieś tam kłopotliwe, bo i tak sobie jeździłem gdzieś po świecie samochodem. Gorzej jak mamy jakieś takie gry typowo, wiesz, torowe, nie? Gdzie nie możemy za bardzo jeździć samochodem i czekać na innych graczy. Ale jak tutaj sobie możemy... A czekaj, co my będziemy jeździć? Dirt Racing. No to do Dirta możemy sobie wziąć... Pyk. Taka mała odmiana od, wiesz, driftowania, od tuningowania tych furek, porobimy sobie jakieś tam wyścigi online, pojeździmy sobie. Pyk, proszę bardzo. Będę musiał chyba czekać, aż ukończą wyścig. Aha, i byśmy jeszcze może rankeda sobie przetestowali. Zobaczylibyśmy jak to działa, czy szybciej wyszuka graczy. Bo właśnie, jeśli chodzi o dołączanie do trybu rankingowanego, to tam był trochę problem, bo... Jeśli chodzi o rankedy, to tam musi dołączyć 12 osób i 12 osób musi zaakceptować dołączenie do wyścigu. Czyli jeśli ktoś sobie na przykład wrzuci wyszukiwanie rankeda i wyjdzie do kuchni i coś sobie zjeść i nie zaakceptuje, no to wszyscy pozostali gracze, wszyscy 11 graczy, no będą mieli anulowane wyszukiwanie, nie? I będą musieli szukać sobie meczu od nowa. Także tutaj jedynie z tym był zawsze problem. Ale ponoć właśnie twórcy zarówno i dla Quick Matchu i dla Rankedów skrócili ten czas wyszukiwania meczu. No tutaj wyszukało bardzo szybko od razu pełny skład, więc coś musieli na pewno zoptymalizować. Ja tam nie będę wnikał, co najważniejsze, że da się ten mecz szybko i ładnie wyszukać. Prawdę mówiąc, mało grałem na online ostatnio w Fordze, bo grałem dużo w online jak... No w pierwszym roku grania w Fordze to dużo grałem online i sobie tam wbijałem te poziomy, nie poziomy różne. No a teraz tak mniej, bo właśnie sobie gram na kierownicy więcej, sobie gdzieś tam driftuję, bawię się w te sprawy. Ale wiecie co, ostatnimi czasy wbijałem sobie tak sporadycznie na online i byłem zaskoczony, bo w miarę dobrze szło mi na kierownicy. Pamiętam, że jak moje takie, pamiętam takie moje początki na kierownicy, jak właśnie grałem z graczami, którzy gdzieś tam grają na padach, no to zawsze miałem problem, żeby ogarnąć, nie? Ten, wiesz, szybki taki skręt i reagowanie na to, co się dzieje na ekranie i odpowiednie kontrolowanie tego. No, Forza jest grą, która bardzo dużo wybacza nawet dla graczy, którzy grają sobie na kierownicy i można ją tak ustawić, żebyś naprawdę bardzo komfortowo sobie jeździł. Natomiast grałem w takie gry jak CarX Drift Racing i tam jest dla mnie totalny kosmos. Assetto Corsa już chyba jest łatwiejsza w opanowaniu niż CarX Drift Racing. No, trzeba naprawdę bardzo precyzyjnie samochód sobie zrobić, żeby to jakoś driftowało ładnie i nauczyć się tej gry i tej fizyki oczywiście. Assetto też będę sobie grał jak najbardziej, tam sobie porobię jakieś drifty, pościągam różne mody. Nie chcę grać tej standardowej gry, bo to jest po prostu nudne. Dobra, Freedom Rush, zobaczmy gdzie musimy teraz jechać. Lubię ten samochód, on jest jednym z takich lepszych. Pamiętam jak grałem kiedyś z kolegami, to ustaliliśmy, że właśnie ten samochód jest bardzo dobry na offroady. W tej klasie zwłaszcza, w klasie B. Ja już nie pamiętam jakie tam samochody były takie topowe, może w międzyczasie jak wyszły jakieś tam inne, to może już są jakieś nawet lepsze. Ale pamiętam, że ten był naprawdę całkiem spoko. No ale jest lekki i jak chcemy rozwalić nim murek,
to potrafi wytracić sporo prędkości, więc trzeba mieć to na uwadze. Cyk. Pojedziemy sobie trochę asfaltem. Rzuca, subarka mnie wzięła. Ostatnio w ogóle grałem sobie w Dirta Rally 2.0. Ja chyba ją grałem, bo ona wyszła jakiś czas temu, jak jeszcze kierownicy nie miałem, zdaje się. I grałem w nią na padzie i ona nie zrobiła na mnie wrażenia takiego dużego. Ale jak zagrałem w nią na kierownicy ostatnio, ja pierdziut, ale ona mnie wgniotła w fotel. Niesamowita. Ja bardzo chwaliłem WRC 8, bo WRC 8 jest lepsze od Dirta Rally 2.0 pod tym względem, że mamy tam fantastyczną karierę. Naprawdę jest bardzo fajna i ciekawa. Natomiast Dirt Rally 2.0 myślę, że jednak góruje tą fizyką jazdy nad WRC 8. WRC 8 naprawdę niewiele brakuje, bo jeździ się tam fantastycznie, cudownie wchodzi się w jakieś tam, wiesz, drifty, w jakieś ślizgi. Fantastyczna jest ta gra, bardzo ją lubię. No ale jednak Dirt Rally 2.0 też ma trochę lepszą tą grafikę. Ładniej to wszystko wygląda, ładniej to jest wszystko opakowane moim zdaniem. I dźwięki silników są też niesamowite. Wow! Tak akurat jesteśmy sobie w wyścigach szutrowych, to sobie porozmawiamy też trochę o rajdach i tych grach wyścigowych. Pamiętam, że jak kiedyś grałem jeszcze na padzie, to grałem sobie w Dirta Rally 1. To była taka gra, chyba kiedyś wczesny dostęp czy coś. Ona nie była jeszcze taką pełnoprawną produkcją. I pamiętam, że ona po prostu od samego początku wymiatała i była taką grą nastawioną na symulowanie właśnie tych rajdowych doznań. To było naprawdę super. Chyba trochę naokoło pojechałem. I Dirt Rally 2.0 jest takim rozwinięciem, nie? Tej serii. I początkowo wydawała mi się ta gra taka, no, bardzo przeciętna, nic specjalnego. No bo jednak jakoś pod względem kariery za bardzo to rozbudowane nie jest w stosunku do Dirta Rally 1. Ale tutaj troszeczkę, jak teraz sobie się przyjrzałem, to ta grafika jest faktycznie dużo, dużo fajniejsza. Jeśli chcielibyście, abym wrzucił parę odcinków ze zmagań właśnie w Dircie Rally 2.0, to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Możemy spróbować. Możemy się tak umówić, że no jak nie będzie więcej jak... Może inaczej. Jak będzie co najmniej 15 tysięcy wyświetleń pod odcinkiem, to będę kontynuował serię. Ok? Bo ja sobie w tę grę i tak gram, lubię ją, no ale nie ma sensu wrzucać ją na kanał, jeśli po prostu nie chcecie oglądać. Będę z wami szczery, tak to wygląda. Dobra, to umówmy się tak, że przyjadę sobie ten wyścig. Jak widzicie, z nazwą bardzo szybko graczy, możemy sobie grać bez problemu. I potem pójdę na Ranked. Zobaczymy, jak Ranked będzie się wczytał, bo właściwie tam najwięcej było z tym problemów, z dołączeniem do Rankeda. Jeśli macie problem z grania online w Forza Horizon 4, to koniecznie zobaczcie mój film, gdzie właśnie odpowiadam na pytanie, dlaczego nie działa mi Forza Horizon Online. Tam odpowiadam na to pytanie, możecie sobie zobaczyć. Oj, trochę chyba zdławiłem tego mojego Volkswagena. Byliśmy ghostowani aż 30 sekund, a tak trwało dosyć długo. Ło, się spychają dziady. No i dobrze, gdzie dług się bije, tam trzeci zwycięża. No, ten samochód ma mały silnik i go trzeba trzymać na wysokich obrotach, żeby wykrzesać z niego maksymalną moc. On jest lekki, no właśnie między innymi dlatego, że ma takiej małej pojemności silniczek.
Ale trzeba go trzymać na tych obrotach. Bo inaczej kaplica. No, świetnie mi się gra na kierownicę teraz, na kierownicy online. Jak sobie gram z tymi graczami, już tak nie zastaję gdzieś tam na, całkiem z tyłu, jestem w stanie opanować samochód podczas jakiegoś tam ślizgu czy coś. To jest przyjemne, bo naprawdę rok temu kupiłem sobie kierownicę. Tak, szybko minęło. I pamiętam, że no stawałem bokiem, albo obracało mnie za każdym razem, gdy wchodziłem w jakiś poślizg taki lekki, gdzieś tam na szutrze czy coś. A teraz jestem w stanie to opanować, także osoby, które dopiero sobie gdzieś tam kupiły kierownicę, naprawdę nie załamujcie się. Trzeba po prostu zacisnąć zęby i trochę poprzegrywać na początku, a później będziecie jeździć coraz lepiej. Wiadomo, że no z padem ciężko jest wygrać, jak ktoś tam gra na padzie, wiesz, i wymiata, a zresztą nawet jak grałem na padzie, to często na onej trafiało się naprawdę na takich dobrych graczy, którzy gdzieś mieli naprawdę super zrobione te samochody i ogarniali wyścig bardzo, bardzo dobrze, więc ciężko było też tam wygrać. No ale powiedzmy, że tam w pierwszej trójce byłem dość często, jak tak obficie grałem na trybie online i znałem dosyć dobrze te traski. Nie? Kobra mnie dogoniła. Co on zrobił, ty? O, na prostej może mnie wyprzedzić, bo ma jakiegoś slepera zrobionego. Ja niestety nie mam tak dobrego przyspieszenia, goście, zobacz. Wziął. No, sleper jak nic. Porobił mnie. Dobra, sprawdźmy sobie te rankedy. Więc zobaczmy sobie, jak szybko będą mogły się wczytać, będą się wczytywać rankedy. Ranked Adventure i weźmy sobie Ranked Team Racing, albo weźmy sobie Free For All, wszystko jedno. Tu zawsze był problem z tym dołączaniem, trzeba było faktycznie dość długo czekać. Zobaczymy, jak tym razem będzie, czy będzie lepiej, czy nie. Czekamy, nic się jeszcze nie pojawiło, no dość długo wyszukuję tutaj graczy. Ja jeszcze nie mam żadnego rankingu, bo chyba po ostatniej aktualizacji zostały zresetowane, ale to chyba zawsze jak wszystkie te pory roku przejdą, to się od nowa resetuje, no nie? I wiecie co, w następnych odcinkach byśmy się zajęli też robieniem tych fabularnych rzeczy tutaj w Fordzie. A między innymi, co ja tutaj mam? To jest bardzo trudne ponoć. Skill streak. Mam tu zrobione dwa wyzwania tylko. Mam jeszcze tutaj te... Co to jest? Tutaj w ogóle nic nie robiłem. Express delivery. Musimy to ogarnąć. No trzeba to porobić. I tutaj jest coś trudnego. Tu nie zdobyłem wszystkich gwiazdek kiedyś, bo wiem, że to było bardzo trudne. I nawet chyba na padzie nie byłbym w stanie tego zrobić. No a tutaj zrobiłem sobie taksi, na pewno zrobiłem sobie to driftowanie, gdzieś tam było, to sobie robiłem parę miesięcy temu. No ale jeszcze parę fabularnych rzeczy zostało do zrobienia i to sobie myślę, że razem porobimy. A zobaczcie, że ranked dalej mi szuka. Może bym wybrał ranked, ale drużynowy, to by wyszukało szybciej, ale zobaczcie, że obiecywali, że to poprawili, a jednak wyszukiwanie trwa dość długo. Dobra, spróbujmy w takim razie ranked drużynowy. Tak. Spróbujmy drużynówkę, zobaczymy jak pójdzie. Szuka. Jeśli chodzi o quick play, mega szybko, nie? Praktycznie od razu. Ale ranked już tak nie do końca. Szuka.
i tyle. Chyba nie znajdzie nam na tym odcinku, nie? No nie chcę tutaj robić cięć, więc wam pokazuję, że naprawdę długo szuka. Dla osób, które nie grają na co dzień Forza, zastanawiają się, czy warto wbić i czy będzie się szybciej mecz na przykład wczytywał. Jeśli chodzi o Quicka, to tak, ale Ranked chyba bez zmian jest, no nie? No i co, przyjrzeliśmy sobie aktualizację. Nie za bardzo wiem, o co chodzi z tymi karpakami. Ja już to wszystko mam. O, czekaj, coś się pojawiło, zobacz. Teraz musimy kliknąć join. 4 zaakceptowało, 6 zaakceptowało. 10. No i chyba będzie lipa. 11. I 12. Dobra, wszyscy zaakceptowali, czyli się udało. No ale nie ma tutaj poprawki, bardzo długo ten mecz się wyszukiwał. Nie? Bardzo długo. Mamy, Street Racing, nice. A to może sobie przejdziemy razem jeden wyścig, co wy na to? Weźmy jak do Streeta. O kurde. Ty, a może bym sobie wziął tego Elisa, mam. Jeszcze nie jechałem tym nawet. Tu ma mały silniczek. Zobaczymy jak będzie śmigać. Wygląda jak jakiś ponton, kurde. Takie mam pierwsze skojarzenie, jakiś taki, jakaś taka szalupa z jakiegoś statku, kurde, no nie. Takie coś, co mogłoby pływać raczej pod wodą, nie wiem, takie mam skojarzenie z tym. Lotus Elise, to nawet chyba, nie wiem, czy to nie jest pierwszy Elise. Nie wiem, z którego roku on jest, ale wygląda dziwnie, jakieś lata 90, coś takiego. Kurde. Z tego, i uśmiechnięty jest, zobaczcie. Będziemy jechać w nocy i tutaj po jednych zawodach już powinienem mieć chyba ranking. Widzicie te rankingi, bo teraz są po jednych zawodach. No trzeba było trochę szukać, trzeba było trochę czekać na tych graczy, ale finalnie udało się i jestem w sesji. Zobaczymy jak mi pójdzie tym Lotusem. To jest krótki wyścig. 2 Fordy GT40, no to się rzadko zdarza. W jednym miejscu 2 Fordy, fajnie. Dobra, ciśniemy, nie? Jeden chyba awczył i niestety z mojej drużyny, cholera. No całkiem nieźle wystartował ten Lotus, spodziewałem się raczej dużo gorszego startu. Jak na taki mały silniczek. Nie, on tam ma chyba ze 2-0. Jak na taką małą, lekką budę. Lotus Elise słynie właśnie z tego, że bardzo dobrze się prowadzi. Ale w Fordzie to może być różnie, no nie? Co tu mnie ściga? BMW M5. Drift oczywiście to BMW. Czego byś się spodziewał? Tą BMW można nieźle rozkręcić. Ona w klasie S1 436 km na godzinę potrafi lecieć. Tak, dobrze usłyszeć. Nie 300, nie 200, a 400. Tak się dają rozkręcić. I dalej jest w niskiej klasie, dlatego że prowadzi się po prostu okropnie w tej grze. Coś tam gonie, kurde. No dobra, Ford trochę szybszy, ale mój Lotus powinien podgonić tu na zakrętach. Trochę mi tam duperę rzuca mimo wszystko. Mimo, że silnik centralnie. Trzeba nawet kontrolować delikatnie. Redukcja, cisnę gaz do końca, żeby tutaj jak najbardziej podgonić tych z przodu. Ale ślisko, może trochę zły tuning zrobiłem do Letusia. O ile w ogóle robiłem. Tak wygląda jakby był goły. Co, płaszek się wrąbał po chamsku GT40. Jaka hamowa ty. O shit, płaszek mnie zepchał chamsko. O, to jest najgorsze, ty. Ach. Zachowują się jak w Battle Royale jakimś, nie? Walczą do ostatniej kropli krwi, kurde. Wypchał mnie z checkpointa. No nic, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało takie sprawdzanie aktualności w Forcie. No, krótko mówiąc, nic specjalnego nie dodali. Jedynie tam trochę usprawnili grę i tyle, nie? Hops, hops, hops. Bokiem? Bokiem.
No kurde, jak taki panton, nie? Trzymajcie się, na razie. Hej, jas.